Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy przed festiwalowym, do, festiwalowym Domem Muzyki. Jesteśmy przed Buzkim Samorządowym Centrum Kultury. Już w sobotę wielki finał. Już w sobotę ostatnie festiwalowe akordy. Zapraszamy na godzinę 11. .00. Najmłodsze nadzieje muzyczne z Buzka Zdroju i Kielc będą się prezentować na przestrzeni między Domem Kultury a Sanatorium Bristol. Wystąpi dwójka uczniów. Z Państwowej Szkoły Muzycznej z Buska Zdroju imienia Krzysztofa Pendereckiego, a później klasa dyplomowa, która kończy w tym roku szkolnym zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. Kwiat kielecki młodzieży nie tylko. Mamy wychowanków już absolwentów obózku, bo Szczepan Pochopin jest absolwentem buzkiej szkoły i wystąpi już jako yy, klasa dyplomowa. Będziemy mieli i gitarę klasyczną, i gitarę jazzową, będziemy mieli znakomitego pianista, skrzypaczkę, yy, więc warto posłuchać, wybrać się, kibicować, bo już jestem o tym głęboko przekonany, za parę lat będą to tak głośne nazwiska, jak występujący wczoraj na festiwalu Kamil yy, Pacholec. No a wieczorem proszę Państwa, wyjdźcie się na spacer, weźcie swoich bliskich, yy, przybądźcie do domu, Kultury, na pięknej, plenerowej przestrzeni. Ostatnie festiwalowe dźwięki, ostatnie festiwalowe arie, ensemble. Pięciu tenorów, pięciu tenorów łódzkich, znakomitych artystów, dariusz Stachura, Paweł Skałuba, Dominik Sutowicz, Krzysztof Marciniak i Dawid Kwieciński. Orkiestra festiwalowa pod moim kierownictwem artystycznym i to, co Państwo kochacie, pieśni neapolitańskie, pieśni z repertuaru Jana Kiepury. No i oczywiście nie może być specjalnej dedykacji, nie może nie być specjalnej dedykacji dla festiwalowej publiczności buska zdrowi bądź co bądź nosząc w tej miejscowości herb Słoneczka, Słoneczko, a więc Sole Mio.